Ostatnio dostało mi się w komentarzach po głowie, bo powiedziałem, że Bottle Cop, który pojawił się na kanale, gra death metal. Dlatego teraz się was trochę boję. Uznajmy więc, że w dzisiejszym podziemiu ląduje agresywna muzyka gitarowa, nieprzeznaczona dla osób, które lubią lekką muzykę, nie gitarową. A tak naprawdę to death metal. Debiut szczecińskiego Blind Salvation. Jest to 13 utworów, ponad 45 minut dobrze wyważone, jeśli chodzi o technikę i brutalność muzyki. Zastanawiam się cały czas, co mi ta muzyka przypomina i mówiąc szczerze, tak nie do końca wiem, cicho liczę na to, że mi pomożecie. Natomiast no, bez wątpienia jest to dobrze zagrana, dobrze skomponowana i dobrze nagrana płyta z ciekawymi numerami. No dobra, ale tutaj na przykład trochę mi przypomina Decapitated. Może to kwestia brzmienia, może to kwestia bardzo dobrych, ostrych, takich rytmicznych partii gitarowych, a może po prostu jestem głuchy. Blaściki od startu? Proszę bardzo. Bardzo to podoba mi się to, że Blind Salvation już od początku pierwszego numeru i w zasadzie przez cały swój debiutancki album pokazuje, że doskonale wie, co chce grać, pokazuje, że umie to grać i że ma na siebie pomysł. Absolutnie żaden z muzyków nie jest tutaj przypadkowo, żaden instrument nie jest tutaj przypadkowo i żaden od siebie nie odstaje, co jednocześnie sprawia, że ta muzyka, jeśli chodzi o warstwę techniczną, jest bez zarzutu. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, no może, wiecie, diehardowi fani death metalu mają jakieś inne zdanie, ale moim zdaniem jest jak najbardziej wszystko w porządku. No, było tutaj bardzo intensywnie cały czas, no to łapcie coś na wytchnienie. Mój ulubiony numer na tej płycie, absolutnie nie mam żadnego problemu z wyborem, odpaliłem go sobie niedawno na takiej, wiecie, wyższej głośności, to prawie wyjebałem szyby z okien. Słuchajcie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo to może zabrzmieć, że czegoś mi na tej płycie brakuje. Nie, nie brakuje. Natomiast jestem bardzo ciekawy, co by było, jakby ten album brzmiał, gdyby muzycy Blind Salvation wyszli ten jeden krok dalej, spróbowali, wiecie, gdzieś coś pokombinować, wziąć coś z jakiegoś innego gatunku i nie trzymać się tak mocno ram gatunku, w którym
operują, w którym grają. To nie jest absolutnie zarzut, po prostu jestem ciekawy, bo przy tych umiejętnościach i przy tej konstrukcji utworów, i znaczy konstrukcji utworów, umiejętności konstruowania utworów i pisania muzyki, jestem bardzo ciekawy, co by było, gdyby spróbowali pokombinować. Absolutnie nie mam za złe, że nie próbowali za bardzo kombinować, bo dali naprawdę mocny, siarczysty, death metalowy wyziew. I to jest na tej płycie najważniejsze. 12 utworów naprawdę dobrej, ostrej, mocnej, walącej po mordzie muzyki. No i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy powiedzieli, że Bottle Cop to nie jest death metal, ale też powiedzieli, że to jest death and roll, a death and roll to jest death metal. Ale dobra, nie czepiam się. No to tutaj przy Blind Salvation nie będę mieć wątpliwości, że tu jest grany mocny death metal. Dobre techniczne granie? Jest. Mocne selektywne brzmienie? Jest. Agresja? Jest. Pęd za oryginalnością? No niekoniecznie, ale też nie traktowałbym tego jako zarzut. Chłopaki moim zdaniem grają to, co czują i to jest tutaj najważniejsze. Szczególnie, że robią to naprawdę bardzo dobrze. Macie więc death metal, o który tak pytaliście. Natomiast ja mam naprawdę na półce bardzo fajną płytę, to znaczy pudełko na półce, a ten krążek sporo się kręcił w odtwarzaczu. Wielkie dzięki za podesłanie tego wydawnictwa. Mocna płyta i powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, co będzie z tym zespołem dalej, bo mają moim zdaniem duży potencjał i jestem ciekawy, jak go wykorzystają. No i jak ich potencjał wykorzystają jacyś duzi wydawcy. Bo to już chyba jest płyta, którą można zapukać do kogoś większego. Można też zasubskrybować ten kanał, można też zostawić follow na moich social mediach i można też śledzić, co tutaj na kanale się dzieje. No i tyle. Dzięki. Trzymajcie się, na razie.